szkodzące zęby Maksymiliana. No, lepiej trafić nie mogłaś. No, ty, taka niezamądra o przeciętnej urodzie. Lepiej trafić nie mogłaś. Lepiej. Lepiej trafić nie mogłaś. I doceń to. Doceń to. Że lepiej trafić nie mogłaś. I doceń to. Doceń to, że masz rodzinę, szczęśliwą rodzinę, z którą możesz zasiąść przy rodzinnym stole. I nie masz z nimi o czym rozmawiać, ale możesz szczęśliwa i zdrowa zasiąść przy rodzinnym stole. A tam mój brat wpierdala mięso, mlaszcząc przy tym ostro. Tak, żebym w dupie poczuła ten swój cały wymyślony w telewizji weganizm. I ogląda w telewizji mecz. A na komórce, jeszcze tłustym paluchem, przesuwa wiadomości ze świata. Żeby za chwilę powiedzieć, że jak jeździ do tych Niemiec po te auta, to już nie czuję się tam tak bezpiecznie. Nie czuję. I mówi mi, żebym przyniosła mu dwie skibki chleba. To ja niosę cztery. Żebym za chwilę nie musiała znowu oglądać tej na pół kiełbasy niepogryzionej, co mu z buzi wypadało mały włos. A on mi mówi. No i po co przyniosłaś cztery? Przecież mówiłem, wie nie? Ty to, że nigdy do ciebie nie słuchasz, co się do ciebie mówi, nie? Teraz idź i to odnieś, bo zeschnie. No i czemu nie idziesz? Bo jesteś leniwa. Tyle ci powiem. Nie no, ale sytuacja przy rodzinnym stole ma się coraz lepiej. Tym bardziej, że przynajmniej trzech mężczyzn tutaj uważa, że mój brat ma rację i dołącza do grona mojego starego, który z kolei twierdzi, że mam histerię. I tym dwóm wujkom trudno jest się nie zgodzić z faktem, że może być to powikłanie po tym, że nie dostawałam w pierdolu, jak byłam mała, albo że dostałam o ten jeden raz za mało. Bo w sumie pewnie byłam ładnym dzieckiem, to głupio było mi bić. To pewnie bita ona nie była. A może powinna, wiesz? A może powinna.